Wzruszający gest Edyty Górniak-Wielka na setne urodziny bohatera wojennego. Przed rokiem Edyta Górniak wystąpiła w koncercie pod tytułem Murem za polskim mundurem. Przejmująco wykonała utwór Czerwone maki na Monte Cassino. Nie spodziewała się wtedy, że przyjdzie jej poznać prawdziwego bohatera tej słynnej bitwy. Kilka tygodni temu Górniak dostała e-mail z prośbą o nagranie filmiku, w którym miałaby pozdrowić porucznika Edmunda Szymczaka, z Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, z okazji jego 100 urodzin. Uznałam, że dla tak wielkiej i ważnej postaci historycznej nagranie filmiku z pozdrowieniami jest zbyt groteskowym prezentem, mówi nam Edyta Górniak. Dlatego osobiście poleciała do Wielkiej Brytanii, gdzie odbywała się urodzinowa uroczystość bohatera wojennego. Jej obecność dała Szymczakowi wiele radości i wzruszeń.